Wynajmujący znów sprowadził dodatkowych lokatorów. Tak, remontujesz chatę dla gimpera oraz miły polski akcent. To kto zostawił łapkę w dół? Witam moich widzów, tutaj Lukas w grze The Tenants, czyli po naszemu najemcy. Jest to gra polskiego studia, która już teraz zbiera mnóstwo pozytywnych ocen na Steamie. Swoją premierę miała dość niedawno, przez co nie jest dostępna jeszcze na Nebie, no ale może kiedyś się tam pojawi, więc pamiętajcie, żeby tam zajrzeć, bo z kodem Lukas zawsze macie 3% zniżki. W grze wcielamy się w postać, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku deweloperskim. Oczywiście najpierw od remontowania czyichś mieszkań, do kupienia własnych i wynajmowania go właśnie najemcom. Ja rozpocznę nową rozgrywkę. Niestety twórcy nie przewidzieli pulchnego brodatego, więc weźmiemy pulchnego wąsistego o tym szlachetnym imieniu. W mieście, do którego przybyliśmy, postaram się pobudować mieszkania albo wyremontować mieszkania moim wspierającym i moim widzom, więc a nuż pojawicie się na filmie. Tylko jakby to powiedzieć, zaczynamy od dzielnicy slumsów oraz w kieszeni mamy tylko $500, więc cudów się nie spodziewajcie. Ten smutny moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że w grze masz więcej pieniędzy niż w życiu. Na szczęście mamy wujka, który w nas wierzy, mimo iż nie wiem, jakim cudem go rozumiemy. Te dialogi a la Simsy w tej grze mnie po prostu rozbrajają totalnie, mam wrażenie, jakbym gadał z alkoholikiem. Slumsy prezentują się jak slumsy. Widać po tych ikonkach, że będziemy mieli tutaj sporo rzeczy do robienia, a my zaczynamy od pierwszego ustawionego zlecenia. Znaczy zlecenia, wiecie, które wygraliśmy. No wujek chyba dawno nie zaglądał do tej przyczepy, ponieważ jest tutaj tylko syf, kiła i mogiła. Na szczęście to on będzie to sprzątał, jak i naprawiał co bardziej wartościowe sprzęty. Bo z tego co widzę, to mamy dość ograniczony budżet, więc warto będzie tutaj podać chyba niektóre sprzęty renowacji, żeby je wykorzystać w naszym projekcie. Przyczepa wyczyszczona, no to bierzemy się za remont. W sumie tutaj po prawej mamy napisane, co musimy wykonać, żeby zadowolić naszego klienta. Podłogę wyłóżmy dywanem o w takie dziwne wzorki. Ściana ma być niebieska, no nie powiem, trochę to nie pasuje, ale o gustach, jak to się mówi, nie dyskutujemy. Ostatecznie zrobiłem to na dwa kolory, żeby oddzielić łazienkę od pokoju mieszkalnego. Myślę, że jednak nie chcemy, żeby skrzynka elektryczna była w łazience tuż obok prysznica, czyli żeby mogła ulec zalaniu. Przestawmy ją gdzieś dalej. Dostawmy najdroższy kibelek, żeby wygodnie się siedziało. Plus oczywiście papier toaletowy oraz może spory zapas, czasem go potrzeba po prostu więcej. W części mieszkalnej wystawmy sobie tutaj taką dużą plazmę, no trzeba jednak jakoś spędzić ten czas, a jednak budżet nie okazał się być aż taki mały, jak myślałem na początku. Tym bardziej, że odzyskana kanapa też spełnia tutaj swoją rolę. Lodówka jest, no to jeszcze dostawmy mikrofale i w zasadzie wszystko mamy zrobione. Co za wyrodny wujek, dał nam tylko 4 gwiazdki za wykonanie zlecenia. No ale co zarobiłem, to moje. O, co za miła niespodzianka. Teraz, kiedy już masz swoje pierwsze oficjalne zlecenie za sobą, mam dla ciebie małą niespodziankę. Twoja ciocia, moja żona, zostawiła ci w spadku mieszkanie. Myślę, że będzie idealne na start kariery właściciela nieruchomości. Lokal jednak wymaga drobnego nakładu pracy, zanim będzie zdatny do wynajmu. Dzięki ciociu. No ale wydaje mi się, że chyba w takim razie nie przepadali za sobą, skoro wujek nie otrzymał tego mieszkania. Chociaż jak na nie patrzę, to chyba jednak ciotka nie przepadała za mną. Ech, i co zarobiłem? No to wydałem za podłączenie prądu. Wiedziałem, że trzeba było zostać elektrykiem. A jeszcze musimy zarobić 6000, żeby podłączyć ocieplanie. Fajnie! No i mamy dwa kolejne zlecenia do wykonania. Pierwsze zlecenie. Wygląda to, że musimy zrobić coś w rodzaju siłowni, więc na pewno to nie może lecieć do moich wspierających. To wszystko grube bulwy, więc tam do osiłowni nikt nie myśli. Więc okej, pierwsze zlecenie leci do Słowaka, który miał najbardziej lajkowany komentarz pod poprzednim moim odcinkiem. Mam nadzieję, że jesteś osobą, która ćwiczy, bo dostaniesz siłownię w grze. Drugie zlecenie to remont łazienki. Ja doskonale wiem, który mój wspierający potrzebuje nowej łazienki. Rozpocznijmy remont mieszkania dla Słowaka, który wszystko chce mieć w czerwieniach, takich wiecie, krwisto-czerwonych. Nie wiem czemu, ale w sumie nawet mi się podoba ten kolor. Dostawiamy mu łóżko pojedyncze, hantle, ławeczkę do ćwiczeń oraz plakaty motywacyjne. Słowak, czujesz się zmotywowany? No następnie trzeba tutaj takie półeczki zawiesić na ścianę, żeby postawić na nich troszeczkę roślin, troszeczkę lampek dostawić, jak i potem również zegar z budzikiem.
bo zegar naścienny jakoś tutaj się nie liczył do tego wszystkiego, nie mam żadnego pojęcia czemu. Ogólnie mieszkanko wyszło całkiem przyjemnie, chociaż nie robiło jakiegoś tam efektu wow dla naszego zwiedzającego. No ale pozostało dostawić tylko parę dodatkowych elementów, no i oddać mieszkanie do oceny. No, zlecenie oddane, Słowak przyszedł, no i teraz będzie oceniał, jak wyremontowaliśmy mu pokój. Z ławeczki, jak widzimy, no jest zakochany, po prostu uwielbia, co tutaj wstawiliśmy. Plakat motywacyjny, tutaj również jest zakochany, uwielbia, bardzo mu się spodobał. Następnie ten tani dywanik, no tu raczej też jest zadowolony. Ej, to Słowak będzie po prostu tutaj bardzo dobrze oceniał mój pokój. No a ogólna koncepcja, no, jest szczęśliwy, więc myślę, że 4 na 5 gwiazdek nam da za to zlecenie. A ten Słowak weź napisz w komentarzu poniżej, jak podoba Ci się Twój pokój. A naszą pracę ocenił na 4 gwiazdki. Całkiem okej. Okay. Teraz natomiast bierzemy się za mieszkanie Cytryny. Rozpocznijmy ten remont. I to różowe łóżko tutaj, Cytryna, serio. Podłogę to najlepsze drewniane panele bierzemy, ściany robimy w kolorze takim zielonym z panelami również brązowymi. Stawiamy największą i najdroższą wannę, no ma trochę jednak do utrzymania i do zmieszczenia, więc myślę, że takie coś musimy tutaj dostawić. Na tronie również nie będę oszczędzał, tym bardziej, że dość komponuje się tutaj z wyglądem otoczenia. Szczotkę do mycia kibla, no i oczywiście najcenniejszy papier toaletowy, ale już taki na lepszym stojaczku, z zapasem. No i jeszcze kilka takich dodatkowych elementów jak zegar, trochę roślin, które i tak wiem, że uschną. No i oczywiście umywalka w całym takim zestawie do schowania i oddajmy nasze zlecenie. Zobaczymy jak... Cytryno to gimper! A więc to miałeś na myśli mówiąc, że się pulpetowaty zrobiłeś, w sensie masz taką łysą teraz głowę. No ale zobaczmy jak tutaj nasz Cytryno gimper nas oceni. Kocha kibelek, tak też myślałem, że mu się to spodoba. Umywalka też jest świetnie zadowolony. No ej, znowu kibelek ocenia? Co on oceniał wcześniej? To chyba się pomyliłem. No ale szczoteczkę też lubi do czyszczenia kibla. Aż tak lubisz szorować kibel, Cytryna? Daj znać. I ogólnie łazienka, jesteś zachwycony. Myślę, że będzie 5 na 5 gwiazdek. Prawda, Cytryna? Daj znać, czy łazienka Ci się spodobała w komentarzu. No bo tutaj, jak widać, 5 gwiazdek dostaliśmy. Pamiętacie, że mamy pewną ruderę do wyremontowania, zwłaszcza, że teraz już podłączyliśmy do niej ogrzewanie, no i zostało nam wziąć się za jej totalne remontowanie. Co prawda już za o wiele mniejsze pieniądze, no i nasze własne, więc będzie się trzeba liczyć z każdym groszem. I to jest fajne, że jak już remontujecie własne mieszkanie, no to możecie je dowolnie samemu edytować i dodawać jakie chcecie elementy. Tutaj zrobiłem płytki zarówno w łazience, jak i w kuchni. Dywany zrobiłem w pokoju. No i jeszcze tutaj się troszeczkę zastanawiałem, jakie kolory ścian dobrać. W pokój zrobiłem w jasnym żółtym kolorze, kuchnię brązową, żeby się trochę mniej brudziła. Skrzynkę oczywiście przeniosłem z łazienki do przedpokoju. Mówię, to trochę śmieszne, że tutaj najczęściej skrzynka, elektryczność, wszystko jest w łazience, a bardzo często one ulegają zalaniu. Potem w łazienkę no tak podstawowo prysznic, kibelek, kuchnia to minimalnie lodówka z kuchenką gazową oraz okapem. No i szczerze mówiąc tutaj zabrakło mi pieniędzy, więc zostawiłem tylko wyjebiste łóżko, żeby ludziom było wygodnie i kanapę, żeby mogli gapić się w ścianę. Myślę, że więcej naszym najemcom nie będzie potrzeba. I w sumie muszę przyznać, że ten pokój zadziwiająco dobrze przypomina mój pierwszy pokój, jaki wynajmowałem, kiedy studiowałem we Wrocławiu, gdzie właśnie dostałem tylko i wyłącznie pokój z łóżkiem, bez żadnego telewizora, bez radia, jeszcze nie miałem laptopa wtedy. I jedyne co mogłem robić po zajęciach, no to gapić się w ścianę. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy mieliście historie albo pierwsze pokoje, jeżeli już wynajmowaliście, bo w sumie jestem zawsze ciekaw takich historii, bo one są najprzeróżniejsze. Sam wiem, bo miałem też bardzo różne historie podczas wynajmowania mieszkań. No i przyszła pierwsza osoba, która teraz ocenia mieszkanie i patrzy, jak bardzo jej się podoba. No i teraz poszpiegujmy naszego wynajmującego, sprawdźmy, jak się zachował podczas poprzednich najmów oraz jaka jest jego historia, bo widzę, że zarabia całkiem nieźle. Weryfikację Gordonia, bo tak, w tą postać wcielimy Gordona. Przeszła śpiewająco, zero problemów podczas poprzednich najmów, więc teraz z Gordonią się potargujmy. Gordon mnie kiedyś zabije za to, że go zawsze obsadzam w rolach kobiecych w moich grach.
grach. Jednak od czasu pamiętnego live'a z Simsów, tak to już się to przyjęło. Kurde, jest twardym negocjatorem, ja tutaj prawie 5000 chciałem za ten pokój, no ale on nie bardzo się zgadza. Chociaż już teraz zeszliśmy powyżej 4000 i ostatecznie staniemy na 455, no okej, niech będzie, i tak wychodzę na czysto 3000. Więc mamy pierwszą lokatorkę, Gordonie. Gordon, powiedz, jak podoba ci się twój nowy pokój? I gapienie się w ścianę. Ja natomiast dostałem kolejne ekskluzywne zlecenie polegające na przygotowaniu kajuty kapitańskiej na pewnym statku i okazało się, że mogę tutaj pewne skarby zebrać, które zasilają mój portfel w tym momencie. Dość fajny smaczek. A w międzyczasie Gordonia zasyfiła nasze nowo wyremontowane mieszkanie i sprowadziła przez to trochę robactwa. Nam pozostaje nic innego, jak tylko tutaj teraz rozpylić wszystko gazem i pozbyć się tych nędznych karaluk. Boże, bleh. No i ja skończyłem właśnie remontować kajutę kapitańską w międzyczasie, jak nasz wujek odkażał mieszkanie nasze poprzednie. Dość fajne jest to. Zresztą w ogóle w tych zadaniach specjalnych jest dużo takich fajnych smaczków. Na przykład możecie czasem znaleźć dużą paczkę białego proszku. Domyślcie się sami, co to jest, żebym nie dostał demotyzacji. A tu tymczasem kolejny klient zadowolony na 5 gwiazdek. Ech, Gordon mi jeszcze nie zapłacił, kolejny najemca zalewa mieszkanie, to miało być o wiele łatwiejsze, no Boże. Gordon, czemu mi zalegasz ze spłatą za ten miesiąc czynszu? Wytłumacz się. A was, moi drodzy widzowie, pytam się, czy odcinek wam się podobał, czy ta gra was interesuje, bo jeżeli tak, no to może byśmy pograli w nią na streamach przed Europką albo po Europce, bo wiadomo, że Europka musi być. Dajcie znać, co na ten temat myślicie w komentarzach, a może będziecie chcieli kolejny z niej odcinek na kanale, chociaż myślę, że realnie ta gra byłaby ciekawsza na streamie. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, trzymajcie się cieplutko i miłego dnia.